tam leżały, tylko służą do tego, żeby wspomagać, wspierać rozwój gospodarczy kraju. Społecznie gospodarczy, prawda? No to kto pracuje na ten rozwój gospodarczy i społeczny? No przedsiębiorcy, czyli podatnicy. Więc Urząd Skarbowy określił najpierw podatnika jako swojego klienta, a następnie jako produkt, usługę w postaci doradztwa podatkowego. Coś, co wydaje się pozornie na początku, że zupełnie na głowie postawili dotychczasowe wyobrażenia o roli Urzędu Skarbowego, oni uznali, że ich rolą jest tak doradzać podatnikom w płaceniu podatków, żeby ich firmy, tych podatników, rozwijały się jak najlepiej. 3 lata przygotowali się do wystartowania do nagrody i tą nagrodę uzyskali, co jest bardzo krótkim okresem czasu. Ja zajmuję się zawodowo wdrażaniem TQM-u w firmach. 3 lata od zera do nagrody europejskiej, to jest rekordowy czas. I nie tylko uzyskali nagrodę, ale zaczęli zbierać więcej podatków. Myślę, że z dwóch powodów. Pierwszy był taki, że te firmy się lepiej rozwijały. A drugi był taki, że podatnicy, którzy byli w sposób partnerski traktowani przez urząd, no nie chcieli, mówiąc językiem młodzieżowym, niczego haftować. No, rzetelnie składali sprawozdania finansowe swoich firm, wiedząc, że Urząd Skarbowy zawsze im przyjdzie z pomocą, jeżeli taka będzie potrzeba. Czyli jeżeli ten Bob przyjdzie do urzędu, do Johna i powie, słuchaj John, mam teraz zapłacić kolejną ratę podatków, ale no, mogę podpisać dobry kontrakt, tylko będę musiał ten kontrakt trochę zainwestować w surowiec czy w części jakieś. Jakbyś mi sprolongował ten podatek, ja ci tam jakieś procenty dopłacę, ale wiesz, no mógłbym te pieniądze wykorzystać na to, żeby zawrzeć ten kontrakt, no to ten John w Urzędzie Skarbowym mówił, dobrze, bo przecież z tego kontraktu był dodatkowy podatek. No i chcielibyśmy tym naszym apelem spowodować, żeby polskie urzędy skarbowe zaczęły w ten sposób właśnie myśleć o podatniku i o swojej roli w gospodarce. Skuteczność jest oceniana liczbą wystawionych mandatów. No i wszyscy pamiętamy przypadek policjanta, który właśnie nie mógł wyrobić tej normy mandatów, którą miał, którą musiał osiągnąć, żeby pozyskać premię, w związku z czym wystawił mandat sam sobie za przejście na czerwonych światłach, bo tego jednego mandatu brakowało. Cała Polska się z tego śmiała. No ale to, prawdę mówiąc, nie jest bardzo śmieszne. No i w urzędach skarbowych zanosi się na coś podobnego. Tym bardziej, że muszę powiedzieć, że zdumiało mnie dementi Ministerstwa Finansów, bo Dziennik Gazeta Prawna napisał najpierw, że no, dowiaduje się, że ten procent ma być 80, czyli że 80% zweryfikowanych firm ma zostać ukaranych, no a potem rzecznik prasowy ministerstwa powiedział nic podobnego, to jakaś kompletna pomyłka, nie 80, tylko 70. No i w dodatku 4 lata chcemy do tego dojść, a nie tak od razu. Tak? No więc no, to oznacza, że mimo wszystko poważnie traktują tą propozycję. Także z tego miejsca nie chcemy niczego wywracać. Nie przyjechaliśmy zresztą ani traktorem, ani niczym takim. Czegośmy nie zablokowali poza jednym miejscem na parkingu, rzecz jasna. Chcielibyśmy namówić administrację państwową do tego, żeby patrzyła w sposób no nie tylko życzliwy, ale taki rozsądny, racjonalny na swoją rolę w budowaniu gospodarki, w budowaniu dobrobytu państwa polskiego. Podejścia wobec polskich przedsiębiorców i szerzej podatników. Apelujemy o to, aby na porządku dziennym była zasada niewinności. Aby celem Urzędu Skarbowego nie była kwota wymierzonych kar, ale dochód podatnika, aby dominowało myślenie o rozwoju kraju, a nie o maksymalizacji wpływów budżetowych. Chcielibyśmy, aby urzędy służyły przedsiębiorcom, a nie stawały się opresyjną policją skarbową. Ja dodam tylko, że przypomniało mi się też kiedyś cel, ile ma pieniędzy płynąć z fotoradarów. I to było wpisane do budżetu i nie wyszło. W związku z tym, to niestety wpisuje się w tą dynamikę myślenia i nasz apel ma doprowadzić do tego, żeby od góry, bo to niestety pamiętam, że przykład idzie od góry, żeby zmienić sposób myślenia urzędników, ale przede wszystkim być może polityków.
ci z Państwa, którzy pamiętają czasy PRL-u, mają fatalne skojarzenia ze słowem domiar, jeszcze tutaj przed naszym spotkaniem domiar, to już ustalałem, to było przerażające, jak to w praktyce wyglądało. Mianowicie urzędnicy mieli dowolność tak naprawdę w niszczeniu przedsiębiorców prywatnych w drodze dokładania im podatków. Tak to wyglądało w praktyce, dobrego sytuacji dramatycznej. I proszę Państwa, mi się wydaje, że my mamy po 25 latach w naszym kraju nadal pozostałości mentalności, którą się nieładnie może nazywa homo sovieticus. Mianowicie, no to słowo domia mnie do tego skłoniło. I powiem Państwu, że ten przykład, tych przykładów w dziedzinie podatków jest dużo. Ja z ogromnym zdumieniem przeczytałem uzasadnienie Trybunału Konstytucyjnego do odrzucenia wniosku tam posłów w sprawie podatku od kopalin, który tak naprawdę płaci tylko jedna firma w Polsce, KGHM konkretnie. Mianowicie tam było napisane, że różne uzasadnienia prawne, których ja nie bardzo rozumiem, ale było takie uzasadnienie ekonomiczne. Napisane było w powołaniu się na mechanizmy rynkowe, że jeżeli nawet ten podatek poczyni jakiś uszczerbek w dochodach czy w zysku, to przecież zawsze firma może podnieść cenę produktu na rynku, prawda, i sobie zrekompensować. Więc jeżeli tego typu sygnał płynie z Trybunału Konstytucyjnego, to ja myślę, że ta nasza transformacja, jak ona by nie wyglądała, to jednak najmniej się posuwa w głowach. Bo to nie jest dobre. Urząd Skarbowy to wykrył nieprawidłowości, czy domniemane nieprawidłowości w trzech firmach. Bardzo dużej korporacji, firmie zarejestrowanej oficjalnie, ale o korzeniach mafijnych i u małego przedsiębiorcy. Od kogo będzie egzekwował, do kogo będzie kierował swoje protokoły z wymiarem kary. No, jak to skieruje do tej wielkiej korporacji, która co prawda robi duże przekręty, ale ma biuro za sobą, ma duży dział prawny albo dużą kancelarię, no to się będzie bardzo długo procesował, a jemu jest potrzebny wynik, żeby dostać premię, bo on dostaje prowizję, no o tym właśnie mówimy. Dostaje prowizję za to, że wystawi ten tak zwany domiar, czy podatek wyrównawczy. No, jeżeli by poszedł do firmy mafijnej, która robi duże przekręty, no to jego dziecko może dostać po głowie, no nie będzie ryzykował. No, idzie tam, gdzie najłatwiej ściągnąć. To nie jest co prawda duża suma, ale można dużo takich kolesi znaleźć i na tą swoją prowizję zarobić. I nam chodzi o to, żeby ten urzędnik nie był tak oceniany według tego, ile wyciągnie właśnie, żeby ta jego pensja nie zależała od tego, ile zrobi protokołów, tylko żeby, jeżeli już w ogóle, zależała od tego, jak się rozwijają firmy w regionie.